Nie wiem, podwójne. Strzeski następny, dobra. Jestem zaskoczony, że pierwszy łówek wpadł ze wszystkich aplikacji, które mam włączone. Uber C6. Są jakieś butelki w środku, czy co? Że to takie ciężkie? Aha, to ma napoje, czyli dlatego tak ciężkie. Ogólnie to dzień dobry, nie przywitałem się. Spierdalaj teraz. Gdzie to jest coś takiego, kurwa, jak... Co to jest za pojebana kamienica jakaś? Kurwa, zabije się jeszcze. Co, o co tu chodzi? Dzień dobry. Ogólnie to będziemy przez dłuższy czas jeździć tym rowerem, bo w krosie poszła mi dętka, szkło mi się wbiło w oponę, więc jest opona do wymiany razem z dętką. A jako, że tam koła nie można ściągnąć, bo jest ryzyko pęknięcia wahacza, to nie wiem, kiedy to będzie zrobione, o ile w ogóle. No więc jestem z tego tytułu bardzo zadowolony. No więc został mi jeden rower, więc póki co z moich planów na filmy typu 16 godzin na Glovo Nici. No i tyle w sumie. Więc jeżeli znowu byście zauważyli, że narzekam na wszystko, albo jest jakaś negatywna energia ode mnie czy coś, to właśnie dlatego, że wszystko mi się kurwa pierdoli. Co jest? Dzień dobry. Tutaj pin muszę podać. To już najpierw podam, a... Dobrze. Bo tutaj są dwie torby, jak coś. Tylko ostrożnie, żeby tutaj nie strzeliło. Okej, to jest druga. I teraz pani podyktuje ten pin. 4728. 4728. Wszystko się zgadza, dziękuję bardzo. Do widzenia. Jakieś piny, kurde, niedługo jeszcze będzie trzeba odcisk palca zbierać. W sumie za 28 zł, nice. Idzie wiosna, za oknem już to powoli widzimy, bo słoneczko wychodzi, temperatury idą do góry, więc pewnie większość z was będzie chciała pewnie wyciągnąć rowery z piwnicy, z balkonów i tak dalej i będzie trzeba je przygotować do jazdy. Tutaj chciałem wam zdradzić pewien protip, który możemy sobie zastosować. Co się z tym wiąże? Będziemy potrzebować pewnie narzędzia do przeserwisowania takiego roweru, jeżeli chcemy zrobić to na własną rękę, więc z okazji 13 urodzin AliExpress możemy zakupić u nich te narzędzia. To, że mają 13 urodziny, co się z tym wiąże? Dokładnie tak, zniżki, dobrze myślałeś. A jeżeli są zniżki, to możemy zaoszczędzić dzięki zniżkom i dzięki Leti Shops. Dokładnie tak, dobrze myślałeś. Więc właśnie w trakcie trwania kampanii urodzinowej AliExpress Leti Shops ma zwiększony cashback do 15%, jest to gorący cashback. Wystarczy, że się zarejestrujesz na Leti Shops w ciągu 30 sekund, bo rejestracja nie trwa dłużej. Jeśli się zarejestrujesz, wystarczy, że ze strony głównej przejdziesz sobie, tutaj klikniesz sobie na AliExpress, jak widzisz, jest gorący cashback 15% i myślę, że klucze płaskie się przydadzą. Przydałyby się jeszcze, jak chcemy naprawiać rower, to przede wszystkim potrzebujemy imbusów. I będziemy potrzebować na pewno też różnorakich śrubokrętów, więc dodajmy sobie to do koszyka. Dodajmy sobie to do koszyka. I dodajmy sobie to do koszyka. Wychodzi nam za całość 321 zł. Ale jeżeli policzymy sobie cashback z AliExpress, dostaniemy zwrotu od Leti Shops
całe 48 zł, więc myślę, że warto, prawda? Co możesz zrobić z tym cashbackiem, który dostaniesz z powrotem? Możesz go wypłacić na PayPal, na konto bankowe, bądź może wesprzeć zbiórkę na Ukrainę. Więc pamiętaj, Letyshops to są prawdziwe pieniądze, a nie żadna zliczka. Więc już teraz skorzystaj z linku w opisie, bądź zeskanuj kod QR. Dobra, dostaliśmy zamówionko z Wolta za ileś tam złotych, nie pamiętam, około 20 chyba, więc jedziemy to odebrać. W sumie dobra, pojedziemy tędy chyba. O, akurat zielone. Dobra, tutaj. Dzień dobry, 708. Przepraszam, można z toalety skorzystać? O, super, wszystko, dzięki. Trochę dzisiaj tak wszystko chaotycznie, bo kurde, wyszły jaja z publikacją filmu. Zaplanowałem go, kurde, na 11 godzinę. Wchodzę w YouTube Studio, bo ja już w domu nie byłem. Patrzę, nie ma go, kurde. No, i takie cyrki po prostu wyszły. I to jest jedna z tych sytuacji teraz w ogóle, gdzie wy widzieliście tego gościa, co szedł po ulicy, a ja go nie widziałem, bo patrzyłem się w lewo, czy nic mnie nie rozjedzie. I to jest po prostu właśnie kamerka na klatce piersiowej. Więc wam się wydaje, że ja go widziałem, a ja go nie widziałem. Bo oczywiście nikt mnie tu nie przypomniał. O, dzięki ci panie. Co to za uprzejmość. To co jest chwilą, kurwa, tych ludzi. Ja pierdzielę, jak ja nienawidzę niedziel, nie, pod tym względem. Kurwa, jadą te 30 na godzinę. Tutaj zresztą przejedziemy tędy. Tragedia, nie, wspomaganie. Zarzucam 1500 W, a ten rower pod ten wiatr i tak nie chce zbytnio jechać. Ze szkło, kurwa. Zaraz się pozbędę drugiego roweru. Aha, tu nie ma przejazdu, okej. Tak, jest tutaj ta. Które to będzie piętro? Jest rozpiska. Będzie 8. Ua, kurwa, aż mi się, niedobrze mi się zrobiło. Nogi mi zdrętwiały. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Ja bym chciał trochę tych Uberów powozić dzisiaj, ale kurde, nie wiem, nie ma zamówień na Uberze. Z tym Uberem to w ogóle są różne teorie, że ocena wpływa na ten, na przydzielanie zamówień, niektóre są, że nie wpływa. I w końcu nie wiadomo ostatecznie, nie? Jak to jest. Znaczy ocena. Mówię o przyjmowaniu zamówień, nie? Acceptance rate, nie? Ja mam 52%, czyli no, połowę zamówień odrzucam. No ale wynika to z tego, że kurde zawsze wpadają wtedy, kiedy nie trzeba. Ja pierdzielę z tym wiatrem, kurwa, zajebany. Nie, nie chcemy tego dać wypierwane. Łowić burger z Pawiej na lotniczą? Nie. Ja to pierdolę ten Bobby Burger. Oni się tam na zegarku nie znają. Ja bym tam przyjechał i bym czekał jeszcze pół godziny na zaschanego kotleta w bułce. W dupiec mam coś takiego. Widzicie, i ogólnie właśnie restauracje sobie w ten sposób opinie wyrabiają. A potem pierdolą, bo kurierzy nie przyjeżdżają. No ciekawe właśnie dlaczego. Jest zrobiona blacklista między kurierami i każdy wie, gdzie przyjeżdżać, gdzie nie przyjeżdżać. Bo jak ja mam pojechać po prostu gdzieś indziej i odebrać zamówienie w ciągu minuty, a w ciągu pół godziny, to jest różnica, nie? O, dobra, dawaj tego Ubera, elegancko. Ostatnio tam byliśmy w ogóle. Dobra, jedziemy odebrać kawę ze Starbucksa. Ciekawe, czy się uda na manualu cały ten, nie no, w życiu. Generalnie jest zakaz rowerów, ale jakoś każdy ma to w dupie. Dobry. Kurwa, i to jest właśnie to, że zawsze wpada, kiedy nie trzeba. Wypierdalaj.
To tutaj będę miał dwa z tego Ubera, jak coś, nie? Bo jak drugi. Ten numer jest? To jest 1E i 79. Mhm, dobra. No, wszystko jest na pewno tutaj z tej listy. Bo jesteście oflagowani, że często zapominacie. Dobra, dzięki. No nie, wyjebał się, kurwa. Co jest? Ale będzie brudny pewnie. Widzicie, teraz to działa w drugą stronę. Oni każą mi potwierdzać, ale każę im się upewnić, że wszystko jest. Ale pokazuję naokoło. Patrzcie, jaki myczek, nie? Tutaj sobie przejdziemy. Przejdziemy albo przejedziemy. W zależności, czy będzie radiowóz. O, tutaj chłop ten zajebiście zrobił. No. I będziemy na miejscu. Tam Uber policzył kilometry, wiadomo, naokoło, ale my nie będziemy robić tych kilometrów, no bo po co? Jesteśmy w sumie. Trzecie piętro. First door on the left, ok, dobra. Tutaj to jest. O, hello, dzień dobry. Do widzenia. No to ja nie wiem, po co zaznaczacie. Nie wiem, po co zaznaczać, że zostawić pod drzwiami, skoro zaraz ktoś wychodzi po to. I drugie też mamy w miarę blisko. Te zamówienia na rower na Uberze są całkiem przyjemne w sumie. Możemy zrobić ten sam myk, co jak żeśmy tu przyjechali. Co by oszczędzić trochę kilometrów. Siema! Kurwa! Dobra, to tutaj. Co tam? Nie mam zamówień, dziś się. To popilnuj roweru. Ja pierdolę opony, kurwa, o chuj. Czekaj, idę to zanieść. Otwierać policję. O. Chyba tam cztery zamówienia. No. Kurwa, ile? Cztery zamówienia, stary. Aha, tip 25,90. Dobra, elegancko, zajebiście. Na żywo to wygląda lepiej niż na ujęciu. No to na pewno. O kurwa. A, to w prawo. No jedź już, jedź, kurwa. Dobra, ja jadę za nim w sumie. No, na razie. No dobrze, nawidzę ten numer dzisiaj. Fajnie. Gdyby tak codziennie było. O kurde, ile ludzi w środku. No to nie wiem, gdzie tamte jadą, więc nie biorę tego. Ma pani Ubera 1-2? Tak. Okej, super. Dobra, mamy ten i jedziemy po obiad jeszcze. I tutaj wbijamy. O kurde, to tam trochę kurierów jest. Będziemy czekać, mam nadzieję, że nie. Kurde, sorry. F4? Proszę. Dobra, dzięki. Kurde, ile tych zamówień mają. Nieźle. Nie wiem, gdzie jedziemy nawet. Pewnie gdzieś na Kroworzą, co? A nie, na Kapelankę. W sumie na 6. Nieźle. Dobra, git. Dobra, tędy. Okej. Okay. Przez chwilę zapomniałem, gdzie jest Słomiana, ale... No jestem ciekaw, co się urodzi z tego Ubera dzisiaj. Zapowiada się nieźle. O kurde, ale się wkopałem teraz. Cholera, niedzielne spacerki. Ja pierdzielę, ile ludu. Pojadę w lewo na rynek, to będzie to samo, albo nawet i gorzej. Ty patrzysz, gdzie jedziesz? Zobaczymy, czy
to zawiezienie tego, zaraz jakiś mateczny nie wpadnie, a jest możliwe, że tak będzie. Szkoda, że na Uberze nie ma tak dużo, to mówię w tygodniu. O, gdzie były parzyste? Po prawej stronie. No i ostatnie piętro będzie. Kurde. Jaja. O, znajomy rower, ale zardzewiały, ja pierdzielę. Tu stoi chyba wieczność. Dzień dobry. Wszystko? Tak, wszystko, wszystko. Dzięki, do widzenia. A, to jest jeszcze gdzie indziej. Myślałem, że to kapelanka, a to świętego Jacka. Nie, no, żeby nie tracić czasu na błądzenie, to pojedziemy tak, jak tutaj nam proponuje. W ogóle, jeżeli by byłoby słychać jakieś skrzeczenie i tak dalej, to to są te cholerne stery. Ja je rano próbowałem skręcić i było dobrze. Do dwóch pierwszych uderzeń koła o ziemię. Musimy przejechać tam pod tym budynkiem. Ty jedziesz w lewo, tak? No dobra, no to jedź. Kurde, trochę mnie zmyli, bo byłem na środku skrzyżowania, daj mi mówić, żeby skręcić w lewo. No, no nie. Te pierogi są tak, kurde, niepewnie zapakowane. Nie chciałbym, żeby to się rozwaliło. Kurde, fajna ta okolica tutaj. W ogóle to są jakieś takie budynki, które już nie funkcjonują. I cholera wie, co to jest tak naprawdę. Śmieszne te budynki, tak jak na wioskach, nie? A to jest centrum miasta. Znaczy, no nie centrum, ale jednak. No to wszystko się zgadza, nie? Kurde, nie mam błotnika z tym. Wszystkich donatorów, co rzucili na błotnik, przepraszam, ale cały czas zapominam o tym błotniku, wiecie? Kupię go, obiecuję. Ja pierdzie, ale będę upierdolony. Czyste spodnie ubrałem, bo myślałem, że będzie sucho. Ja już jestem... Kurwa, całe spodnie upierdolone. Teraz szukaj sobie klatki odpowiedniej. Też źle zrobiłem, że wziąłem takie spodnie po prostu do pracy, nie? Ale chciałem, żeby było mi ciepło. Halo? Uber? Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Czyli znowu żeśmy na Uberze zrobili. Nieźle. 2,5 godziny jesteśmy online. 114 zł. To jest 45,60 na Uberze, pany. Nieźle. Tylko chciałem zaznaczyć, że ja te zamówienia zawiozłem w krótszym czasie, bo online jestem dłużej, a długo nic nie wpadało. I woziłem w międzyczasie Volta, jeszcze jakiegoś i tak dalej. Sklep by się, kurde, przydał. Kurde, nie lubię jechać tutaj tym miejscem, bo w sensie tą drogą, bo ja się boję, że zawsze mi ktoś, kurwa, tutaj drzwi otworzy, nie? Yeah! Give me that shit! No i, no i pięknie, i drugie! Kurde, tak ma być, ludzie! Tak ma być! Szkoda, że nie mam drugiego roweru, to bym może 16 zamówień dzisiaj zrobił. I siadłby wolusik. No i teraz Wolt się obudził, jak na złość, nie? Dobra, jesteśmy tutaj przy tej restauracji. Co to się dzieje? DC Uber. Dobra. Kurde, jaki tłok. To jest DC. Uber, tak? Tak? Dobra, już potwierdzam. Okej. Okay. Dobra. Dzięki. Do widzenia. Meksykańskie, second pickup. Los Gorditos. To dziwne, bo ten Uber wygląda tak, jakby on czekał, aż kurier będzie mógł dwa zamówienia zabrać na raz i wtedy wrzuca. Bo jeszcze żadnego pojedynczego nie zawiozłem nawet dzisiaj. Coś czuję, że tu będę czekał. Zobaczcie, jaka w ogóle kolejka do Akity. Dzień dobry. Uber T2. Dobra, kilka minutek. Musi się dopiąć, gdzie musimy startować. Dobra, dzięki. Dobra, żeby na to wielopole pojechać, to ja sobie pojadę po prostu Didla, cały czas prosto. Kosta, wiecie, kurwa, jestem rowerzystą, jestem mogę. Naprawdę, widzowie, czasami pierdolę takie głupoty i tak mi odpierdala, że nawet nie macie pojęcia, ile ja z tego wycinam. No i elegancko. To lubię, w zablokowanym.
Dobra, zrobimy to inaczej. Bo jestem rowerzystą i mogę. A gdzie tu zniknęły znaki poziome? Co tu się stanęło w ogóle? Aha. No dobra. Będzie gdzieś tutaj. A dokładnie właśnie tu. A nie, jednak nie tu. To jest 18B. Czwarte piętro. No nie, jeszcze bez windy. Kurde. Ha! Dzień dobry. Witam. Można? Można, kurwa, co nie można. Aż dam łapkę w górę, że fajna dostała, bo jest winda. Tu jest ten pędzichów. Dobra, wiem gdzie to jest. Elegancko. Czy ja chcę jechać tędy? Nie mam wyboru. Tutaj, następna w prawo. Nie, to też nie ta w prawo. Jeszcze następna. Tutaj. Obstawa, radiowozu stoi i czeka. To nie jest domofon, to co to jest, kurwa? Jak to wygląda, jak domofon? A, dobra, otwarte. Do pana? Uber, tak? Proszę bardzo. O, ciekawe ile za to dostaliśmy. 27,01. 141 zł mamy w 3 godziny. 141. No teraz, jak ja kawę sobie wziąłem. Kurde, ja sobie zjem na spokojnie. Głównie tak? What the fuck? Co tak wyje? No bo ci to w ogóle jedno zamówienie zawiozłem dzisiaj. Nic? Znaczy, nie no, bo zaczął ten Uber wpadać, to wylogowałem Volta. O. Widzisz, kurwa? Coś ten Uber zaczął się lubić, a niegdyś mówiłeś, że no, na dworcu się zarobił. Tak, no muszę, kurwa, wyzywać ich tam więcej, to... Pa, i następny. I tak cały czas, dzisiaj nawet pojedynczego zamówienia nie ten, nie zawiozłem, nie? Co tu mamy? Jestem, jak ci to wpada. Pierogarnie i... Może Uber się skapnął, że nagrywasz, to chce dobrą reklamę dla kurierów zrobić. No. Czekaj, pierogarnie i coś z Kazimierza do odbioru. Tylko szkoda, że ci nie pokazuje kwoty i że gdzie jedziesz, kurwa. Wtedy to byś był, bo normalnie byłoby cacy i byś nie musiał niczym przejmować. No, w ogóle masz przejedź się, kurwa, póki pamiętam. Kurwa, tu masz Amor jeszcze. No ta, no. Tylko on jest pod moją wagę, a ty cięższy jesteś pewnie, nie? To jest, słuchaj, powiem ci szczerze, inny wymiar deliverki. No, to ja ci... To. No, to jest, słuchaj, inny wymiar po prostu. Każdy mówi, że też, że elektryk, ale to kurwa, wiesz, no niby może i więcej nie zarobisz, ale kurwa... Ale nikt nie ma takiego elektryka, co ty, kurwa. Ale komfort po prostu inny, no, jazdy, komfort, nie? Komfort, ja pierdolę, inny wymiar normalnie. No. Trzymaj się, powodzonka. No, na razie, no, na razie, siemka. No, więc tak jak widzieliście, wpadły nam dwa zamówienia. Subera znowu. Ogólnie te odbiory to trochę... Pokićkane są, bo jeden jest tutaj z Trzeskiej, drugi jest z Kazimierza. Więc wydaje mi się, że jedziemy w stronę Podgórza gdzieś z dowozami. Bo Uber właśnie bardzo fajnie dobiera te zamówienia i bardzo sensownie. Żeby
nie trzeba było się rozjeżdżać w dwie strony z tymi zamówieniami. Zamówienie D7. D7. Mhm. I teraz tak, jest dwa razy zupa i dwa razy pierogi, tak? Tak. Dobra. Dzięki, do widzenia. Dobra, ludu, to teraz tak. Jedziemy znowu do naszych hiszpańskich kolegów. Los Gorditos. Co to kurwa tak piszczy? To na korbach coś. Dobra, niestety musimy się przycisnąć przez tą groską. Ogólnie to się nie śpieszę nigdzie z tym, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. Bo wtedy wyjdzie to gorzej niż jest planowane. O, zajebiście. Dobra, to nie był dobry pomysł. Kurwa, po chodniku pełnym ludzi to potraficie jeździć, nie? Ale po ulicy to już nie. Ty. Cholera jasna, no. Dobra, nie. Cholerne przejście, kurwa, gdzie mnie potrącili. No i elegancko tutaj piesi zblokowali mi samochód. O kurde, tu czerwone. O kurwa. Chłop, co ty w telefonie siedzi? O, następny. No nie, no. To się chłodno już robi. Teraz akcja nieprzewidentki. Dobra, chyba było git. Tylko mam nadzieję, że nie będę musiał znowu u nich czekać. Los Gorditos. To jest gotowe już, tak? A jak 4-7. Tak? Dobra, fajnie. Potwierdzone. Daleko widzowie mamy. O co chodzi z tym piskiem? Jedziemy na Bajeczną. 4,2 km. No i po co? Ja się pytam. Nie wiem, może ktoś mi to w komentarzu wytłumaczy, co? Albo może lepiej nie, bo jak czytam już komentarze niektórych specjalistów, to się kurde odechciewa aż wszystkiego. Nie wiem, ścieżka dla rowerów, oni tędy łażą. Kurwa. Wyjadę akurat pod tym budynkiem, co muszę. Zajebiście. A jest furtka, żeby tędy wejść. Zajebiście. Ty. Dobra, dostarczone i drugie mamy dosłownie obok. Aha, meet outside, dobra. Czyli tutaj nam pan wyjdzie po zamówienie. Więc nie będziemy musieli dymać na czwarte piętro. Ale trzeszczą te stery. Kurde, jak ja nie lubię, jak mi rower wydaje niepożądane dźwięki, nie? Dobra, panie, jestem. 7 minut. Gość ma na odebranie zamówienia. Dzień dobry. Dobry. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzięki, do widzenia. Teraz pytanie, czy my dostaniemy tu w ogóle jakieś zamówienie, czy nie? 40 zł prawie za ten trip dostaliśmy, nie? Elegancko, mamy 180 zeta. Ja pierdzielę, ale ten Uber oddaje dzisiaj. Naprawdę jestem w szoku, widzowie. 4 godziny i 180 zł. Sprawdźmy, ile w ogóle brakuje nam. Byśmy musieli jeszcze 6 zamówień zawieźć. Aha, to 25 zł ekstra będzie. No i dobra, jestem w takim miejscu, że nie wiem, w którą stronę jechać. Czy w stronę huty, czy w stronę centrum, kurde. Kurde, fajnie by było, gdyby mi coś jednak wleciało i mnie spozycjonowało po prostu. Bardzo bym chciał zrobić jeszcze te 6 zamówień, ale kurde, no nie starczy mi baterii w rowerze. Ja w ogóle tak wyszedłem dzisiaj, pojechałem, nie było zamówień i mówię, kurde, nie będzie co tutaj
nagrać w ogóle, a tutaj Uber mnie bardzo miło zaskoczył. Aha, ja też muszę wziąć pod uwagę to, że teraz ciemno się robi, a świateł nie mam. Kurwa, zapomniałem kompletnie o tym. To nie, to 16 za mną i nawet nie ma szans zrobić. Coś się cisza zrobiła. Pojeżdżę jeszcze chwilę, jak nic nie będzie, to zawijam. I co, cisza? Kurde. O, dobra. Już chciałem logować tego. Volta i wpadł. To jest Trzewska. No dobra. Dużo znowu jest Trzewskiej leci w ogóle. Patrzę czwarty w ogóle dzisiaj, za to zawieźliśmy. Dzień dobry. Uber 5-7? Zaraz będzie. No i mamy drugie. O, siema, no, jak ja cię dawno nie widziałem. Znaczy tak słyszałem, że w tym Raven People się czeka. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Kuchnia Polska, gdzie to kurde jest? A tutaj kurwa jeszcze ta kolejka. No to nieźle kurwa. Uber, to też tam? Tam. Dobra. No, siemka. Siema. Jak tam dzisiaj? No, Ubera męczę, wiesz? Macie 9.6 czy nie, Ubera? Nie ma. One eternity later. Więc mam nadzieję, że ktoś mi wybaczy to zimne jedzenie, ale... No kurde, no głupio mi teraz. Może nie będzie zimne. Ale cisza. Aż w uszy bije. Dobry. Proszę bardzo. Dzięki. Tak, słucham? Jeszcze raz, bo ja nie słabo z pana słyszę, nie wiem skąd pan dzwoni w ogóle. Ja dzwonię z Uber Eats. Aha, tak. No to tutaj już jedno zamówienie dostarczyłem. To na... to jest z końcówką 57 i teraz będę jechał z tym drugim, co mam. No, a czy mógłby pan powiedzieć, ile panu zajmie dostarczenie tego zamówienia? Czy to jest dokładnie na Złotego Smoka 25, tak? Nie. To drugie zamówienie mam pod Francesco Nullo 42. Kilka. Czy to jest dokładnie zamówienie z Tuk Tuk Five Street Food? Nie. A, no to właśnie ja dzwonię w sprawie tego zamówienia. No to ja nie mam takiego zamówienia. Ponieważ dostałem właśnie telefon, to jest zamówienie C, numer T4A8D. No to nie, no ja nie mam takiego zamówienia, ja mam w ogóle inne zamówienie na sobie, o którym pan mówi. Chwilka, jest to sprawdzę w systemie. No dobrze, w takim razie, no nie, w sensie mi pokazuje w systemie, że pan jest do tego zamówienia przydzielony. W sensie to zamówienie jest, ja je mam po prostu ze sobą, tak? Panu tak pokazuje. Dokładnie. Pokazuje mi, że tutaj pan jest dostawcą i tutaj pokazał mi też pan numer, dlatego się pan decyduje. No to niech pan sobie sprawdzi to dokładnie, bo ja mam na sobie zamówienie teraz tylko z końcówką 96. No to niestety tutaj mi pokazuje, że chwilkę jeszcze raz sprawdzę. Nie wiem, w tym momencie pan mi zabiera czas i opóźnia dostawę po prostu do klienta, więc nie wiem. Czyli to jest zamówienie z Ramen People, tak? Tak, to co teraz mam to jest z Ramen People. Dobrze. Czy mogę powiedzieć dokładnie ile pan zajmie dostawa? Na to Francesco Nullo to jest do 10 minut. Dobrze. To dziękuję za informację, do widzenia.
Co za chłop, kurwa, to jest, jak pyta się mnie o jakieś, kurwa, głupie zamówienie, którego ja w ogóle nie mam. No i widzicie. Ja pierdolę. Dramat. Chłop dzwoni, się pyta o jakieś zamówienie, kiedy ja to dostarczę, to ja do jakiegoś złotego smoka. O chuj tu chodzi w ogóle? Niech sobie porządek w tym systemie. Skąd on to wyczasą, kurwa? On w ogóle zadzwonił... Nie wiem, coś im się popierdoliło. Było zielone i nie ma zielone. Tuk, tuk, kurwa. Czwarte. Dobry. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Ciekawe ile za to. No i wynik będzie zepsuty przez to czekanie. Szkoda. No ogólnie to tak. Zalogowany na Uberze byłem 5,5 godziny. Ale nie liczyłbym tego jako 5,5, bo przez pierwszą godzinę to ja w ogóle jeździłem z Voltem, a Uber był zalogowany, więc... Więc tak to wychodziło. No ale dobra, no niech będzie te 5,5, to i tak na Uberze nam dzisiaj wyszło 38 zł na godzinę, więc nie jest to zły wynik. Co ty kurde robisz? Jak na Ubera oczywiście. Mogłoby być to tak codziennie, to może bym się z Uberkiem przeprosił, bo Uber ma bardzo po prostu sensownie i logicznie zrobione układanie trasy z podwójnymi zamówieniami, nie? Ja niestety nie mam wystarczająco dużo zamówień, żeby tak jeździć na co dzień na tym. I zarobiliśmy 212 zł tam. Więc nie spodziewałem się tego po dzisiejszym dniu. Ja jestem zadowolony w sumie. I to tyle. Teraz jadę na chatę. A wam życzę miłego dnia. Nara.